1, 2, 3, go. Witajcie kochani, dzisiaj mam dla was kolejną odsłonę mojego projektu Denko, czyli kolejny update o moich poczynaniach i sukcesach na tym właśnie polu. Zobaczycie kilka rzeczy, które udało mi się wykorzystać i wycisnąć do ostatniej kropelki i kilka rzeczy, które na ich miejsce teraz dołącza, aby po prostu ten projekt mógł trwać i się rozwijać. No więc zacznijmy. Część z tych rzeczy w ogóle nie widzieliście, bo nie pokazywałam ich na przykład, bo dołączyłam je w trakcie, a część widzieliście już w moim poprzednim filmiku o update'cie. Rzeczy, których nie widzieliście, jest to ten żel pod prysznic z Avon z serii Senses, to jest ten zielony Fantastic Day, to była taka bardzo duża butla półlitrowa i to jest jeszcze chyba stara wersja tej serii. Ja go miałam, zdaje się, około 1,5 roku, ale nie jestem pewna. I w sumie bardzo lubiłam ten zapach, więc nie wiem, dlaczego z niego zrezygnowałam, ale teraz już, jak widzicie, udało mi się go wykorzystać do cna, więc butla idzie do kosza. Kolejną rzeczą jest jeden z moich ulubionych zapachów, a mianowicie woda toaletowa z Yves Rocher o zapachu zielonej herbaty. Nie będę czytała może tych napisów, bo nigdy nie byłam dobra z francuskiego. Ja tą wodę dostałam też, no już ponad rok temu, bo to było w poprzednie święta Bożego Narodzenia od mojego chłopaka. I bardzo, bardzo lubię ten zapach. Jak na wodę toaletową naprawdę bardzo długo się utrzymuje. I z tego co wiem, niedługo będę miała nową buteleczkę. Kolejna rzecz to już to, co widzieliście wcześniej, to jest kremik, ten z jaj, jak widzicie, puściutki, ten niebieski z olejem z awokado. Zmęczyłam też tego Keopsa, z czego bardzo się cieszę, już nie mogę się doczekać, aż wywalę tą buteleczkę do śmieci. No i ostatnia rzecz, z czego już cieszę się w zasadzie najmniej, bo to już zostało mi na jeden raz, a mianowicie moja dwufazówka z jaj. Jak wiecie, jestem wielką fanką tego produktu i na pewno kupię następny, bo jednak dwufazówka rules. Okej, i teraz cztery rzeczy, które zamierzam dołączyć do projektu Denko. To są przede wszystkim dwa kremy do twarzy. Ten z Ewy Natury, który pokazywałam wam już niejednokrotnie. Jak widzicie, on jest w połowie, więc może jeszcze dna nie dotknął, ale bardzo chciałabym spróbować czegoś innego. Bo jednak aplikacja z tego słoiczka, no może nie jest najgorsza, ale jakoś, nie wiem, nie lubię tego tak do końca. Więc ten kremik i ten z Johnson's Holiday Skin, który zabrałam mojej mamie podczas pobytu na święta Bożego Narodzenia, i jego jest już około tyle, więc też niedużo. Kolejna rzecz to pianka, której czuję po potrzęsieniu, że już jest nieduża. Jak wiecie, mam już nową piankę, ale leży grzecznie w szufladzie i czeka na swoją kolej, aż wykorzystam tą stawta. Tą nową mam z Nivei, pokazywałam ją wam, nie wiem jak się będzie sprawdzać, ale mam nadzieję, że równie dobrze jak ta, bo tą po prostu uwielbiałam i no jest mega wydajna, bo starczyła mi no, na ponad 3 miesiące. I ostatnią rzeczą jest kolejny żel pod prysznic, którego szczerze mówiąc za bardzo nie lubię i on praktycznie nieużywany stoi u mnie też już około roku. Dostałam go chyba w jakimś gratisie nawet. Wiem, że sama go nie wybierałam w każdym bądź razie, bo zapach mi się nieszczególnie podoba. Dlatego jest prawie cały, ale myślę, że jakoś go zmęczę, na pewno o tym się dowiecie. Tak więc to jest wszystko, jeśli chodzi o mój drugi update do projektu Denko. Mam nadzieję, że jesteście dumni z moich poczynań i dajcie znać, jak wam idzie. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam was serdecznie, pa pa.